Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać. Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dzikiego Next Gen. No i co, znajdujemy się w domku, gdzie razem z Yennefer okupują Geralt i Yennefer. No i co, spotka się z Yennefer na miejscu, ale musimy badać te zadania poboczne. Co tu było? Rozpytaj o właścicielkę szala. Właśnie, spróbujemy to zrobić. Czy to się już coś naprawiło? Czy jest tam już kogo zapytać? Zaraz zobaczymy, sprawdzimy. A później wybierzemy się, zrobimy coś z tego. Władca Undvik i wybraniec bogów. Może jakieś ciekłe pięści później. Zobaczymy. Najpierw idziemy sprawdzić, czy działa. Działa to właśnie. Aha, bo są te walki. Mieliśmy spróbować walk. Nie, najpierw spróbujemy to. 570 kroków. To spróbujemy użyć może drogowskazu. Jeśli takowy tu gdzieś jest. To powinno być... O, jest. Powinno być dużo szybciej. Zdaje się, że to jest tylko sprawdzenie. A, jeszcze dla pewności może zrobimy szybki, nie ten przycisk. Szybką medytację do poranka, żeby nie było. 7 godzina, super. No i będziemy tam. Zobaczymy, czy to coś ruszyło z buta. Czy jest tam kogo zapytać, czy nie. No i co? Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. Dobra. Potrzebujesz pomocy? Tak. Podoba ci się tutaj? Potrzebujesz pomocy? Podoba ci się tutaj? O, nie wiem, to jedyne co mi do głowy przychodzi to ta kobieta. Witaj. Witaj. Mogę spojrzeć na zioła, które sprzedajesz? No i co? Tu tylko zioła, no ale tu, żeby coś związanego z szalem czy coś, to tu nic nie widzę. Bo to raczej to nie jest szal, nie? Dobra. Do zobaczenia. Bywaj. Nie wiem, widzę, że tu dalej jest problem, żeby znaleźć z kim to porozmawiać. Wędrowcze? Dokąd droga wiedzie? Jejku, zdycha, kicha. Żaden Nordling nie zrozumie wyzw. Tutaj? Tu ktoś jeszcze jest? Nie wiem. Bardzo rozmowni są tutaj naprawdę. Nic tu nie widać więcej. No i z kim ja tu mam pogadać? A ja wiedziałem, że jak on sobie gorzały do butów naleje, to do Drakkaru nie dojdzie. No i pytaj właścicielkę szala, no i kogo? Koguta? Tu nie ma kogo zapytać. Tam jeszcze ktoś jest. Może tą osobę. A, to jest to. Też nie. Przebył, tak? Jest to? Wiesz może kto nosi taki szal? Pewnie! Jona, nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się, że przyniosłeś jej zgubę.
Tak, bardzo się ucieszy. No, nareszcie coś mamy. Jakiś trop w końcu. No, wiedziałem, że coś z nią będzie. Znalazłem twój szal koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka. Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam, łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała, ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się i nie zapomniała. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Myślę, że raczej... No jak można tak zmusić człowieka do takich decyzji? Ciekawe, jak to się potoczy, jak to się rozwinie, ta sytuacja. No tu chodzi o zdrowie dziecka, więc... O życie z dziecka, nie o zdrowie. I jak? Wiesz, kto postawił knitting? Moja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! No i co? Znowu decyzja, do której muszę... niech ona zginie. Dlaczego ma zginąć? Niech będzie. Dlaczego takie decyzje muszę ponosić? Zaraz z samego rana. Na dzień dobry. No, nie lubię takiego czegoś. Dobra, nie wiem. Ona zielarką. W mieście. Tam to robi. Był jakiś powód, że od niej odszedł. Znając życie. Teraz jest szczęśliwy, ma rodzinę, czyli on z nią nie był szczęśliwy. Czyli ona może być jakaś nie tego. No musi być jakaś nie tego, bo... Zrobiła na niego urok. Czyli jest niebezpieczna. Niech ona zginie. Nie zrobię tego. Dobra, to chodzi o dziecko. Ale też nie wiem, jak to się potoczy. Może się... Nie zrobię tego. Bez przesady. Ale tu chodzi o dziecko. Zabijać osobę? Ciężka decyzja. Ale osoba, która krzywdzi dziecko, żeby... Dobra, niech będzie. Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Wyryj imię Jona Knittingu. Dobra. Gdzie jest ten knitting? A, tu jest. Z tej strony mam podejść, czy z drugiej? Nie wiem. Jakie komplikacje, żeby tu się dostać do tego. I co mam zrobić? A, to... I-O-N-A.
aby to była lekka śmierć. Jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a Jona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty. O lodowym gigancie gadali. No i zadanie zakończone. Ciekawe, jak to się tam dalej potoczyło. No dobra, mam nadzieję, że syn uratowany, że to jakoś pomogło. Teraz co? Następne zadanie. Zadanie poboczne. Wybranie z bogów, władca Undvik. Udaj się na wyspę przy kłaniu Heimana. Zapytaj, gdzie jest Ceres. Władca Undvik. Dobra, to jedziemy wybrani z bogów. A później tamto. 2000 kroków. Uuu, sporo do przejścia. Trzeba będzie wezwać. A, tam coś jeszcze było po drodze, kojarzę. Dobra, koniki. Było tu coś jakieś po drodze, była jakaś akcja. Nie wiem, czy to przy tych ruinach było. Ktoś coś wzywał, coś się działo. Nie wiem, czy to były te ruiny, czy nie. Tutaj było coś, co się rozpalało. A, to jest to coś. My chyba z tym walczyli. A później zeszli tam na dół, no. Co niby tutaj jest ten rynsztunek jakiś. Dobra, to było jedno. Płotka, chodź, jedziemy. Ty gdzie jesteś? Tu. Dobra. W takim razie pędzimy do tego. Może natrafimy znowu po drodze na to wydarzenie. Jakieś, to się zatrzymamy, a jak nie, to będziemy chem prosto. Jak tam pokazuje nawigacja. Widać, że nawigacja trochę w lesie błądzie, źle pokazuje. O, chyba się gubię. O, tu coś było. Tak? W wyścigach śmiałków? Nie wiem, czy mi się to podoba. A, wyścigi. Nie chcę mi się ścigać. Dobra. To sobie na później załatwimy. Tu coś. Raz sprawdzimy, czy tu coś w wiosce było. Chyba nie. Znowu pada. Ale jest kupiec. Jest kupiec. Zobaczymy, co tu ma. Witaj. Dobrze trafiłeś. Wczoraj wrócił Drakare i Lofa Raptusa, więc mamy świeży towar. A, to już graliśmy. A, to bywaj. O, pokaż. Rzucę okiem. O, aha. I tak nie masz za bardzo dotków, ale się coś pozbędziemy, co nie coś. Dobra, wystarczy. Bywaj. No. Nie masz tableta? Tutaj jest... A, to jest ta wioseczka, dobra. To już kojarzę to. Od jednej strony wjechałem, więc dlatego troszeczkę mi się wydawała jakaś nowa. Dobra, no to pędzimy dalej. Słońce, deszczyk pada. Ciekawe. A
Dobra, przyspieszymy trochę tempa. Tylko zaraz. No jedzie, dobra. Coś nawigacja znowu źle pokazywała. A tu jakiś dym leci. Albo jakieś domostwa są. Wioska. Coś ciekawego. Coś tu się dzieje. Chyba nic. Nic ci było. No, idziemy dalej. O! Owce rozjechałaś, płotka niegrzeczna ty. Dlaczego? Płotka. Powiedz mi. Co one ci zrobiły? Dobra. Trudno się mówi. O, taki przypadek. Co tu się zaś nawigacja zmieniła? Płotka, możesz nawrócić, proszę cię bardzo? Kozła, też przyjedziesz? O! Płotka! Co ci się dzieje? Mięso. Dobra. Przecież ci mówiłem, te zwierzęta nic ci nie zrobiły. Ciekawe, czemu tędy akurat mam jechać? Czemu nie mogę drogą jechać, co? Coś tu się ma wydarzyć, czy co? I zaś pokazuje mi na... A idź ty! Raz tu, raz tam. Nie będę tak jeździł. Tu jest jakaś karczma. My tu byliśmy? Chyba tak. O! Jeszcze dzieci byś chciała przejechać, co? No, jedziesz? Nie wiem, gdzieś tędy. Dobra, co my tu mamy na łódkę wskoczyć, czy co? Bo teraz już nie wiem. Mapa. Co my tu mamy? No tak. I to w cholerę trzeba gdzieś jechać dalej. Dobra, to raczej wezmę w drogowskaz. Tak będzie chyba najlepiej. Gdzieś tu powinien być drogowskaz, to z niego skorzystam. Zaraz, gdzie to jest? Tutaj do góry całkiem, dobra. No jedź, poteczka, jedź. Jest. Tak, to będzie dobre, bo tu płynność to wieki by nam zajęło. Jakaś wioseczka, w której jeszcze nie byliśmy, no to co? To trzeba standardowo zajrzeć do kowala. Nie wiem, jak jest karczma, to dokarczmy. Z czym przychodzisz? Proszę, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. 1700 masz, okej. Dobra, najpierw to tutaj. Te oto ciekawe przybytki. Co tu masz? Tu masz to. To. O, bo ty. Topornika. Przyrost punktów adrenaliny. Odporność na obrażenia kute. No to możemy sobie zostawić na wszelki wypadek. No to są dość ciekawe buty. Moc jardem. To kutombowe, cięte i tu odporność na podpalenie więcej jest przedmiot magiczny. Dobra, te buciki sobie zostawimy. One tam, no,
coś tam ważą, ale nie jest aż tak źle jeszcze. Tu mnie interesuje kusza. To nie, to jest słaba kusza. To w takim razie dziękuję. Rzemiosło napraw. Okej. Potwierdź. Dobra. No i gwinta szybko zagramy. Mam ochotę na małą rozrywkę, najlepiej na partyjkę gwinta. Znowu pada. Jeszcze też miałem popatrzeć tutaj, o właśnie na potwory. Bo tu coś ciekawego powchodziło. Talia 121. No już ciekawa jest. Ok. Ta 157, ta 210, a ta 212. Dobra. Rozpoczynamy rozgrywkę. Co my tu mamy? Ok, ok. To by można było podmienić. Spoko. Jeszcze podmienimy sobie trójeczkę. Okej. Dobra, trójka na trójkę. Bez różnicy. Ale widzę, że przeciwnik blokuje mojego króla, także królem nie pogramy. Czyli nie sprawdzimy karty, jakie są. Okej, co my to robimy? No to dychę może pojedziemy, nie? Bo i dychę też będziemy mogli później wyciągnąć. Aha, dwa razy mam. No to dychę, jedziemy. Też dychę rzucił, no i bardzo dobrze. Cieszę się. Gorzej jak będzie miał pożogę, a zresztą bez różnicy. Szóstkę. Postaramy się powyciągać z niego najlepsze karty. Piętnastkę. Dobra, idziemy z piętnastką. I ten serów tam strzelił. Właśnie. No i teraz się zastanawiam, czy kontynuować, czy nie. Dobra, odpuszczam. I tak musi dorzucić jeszcze jedną kartę. Musi się wysypać z karty. Okej. Trzeci wygrał, bardzo się cieszę. I teraz tak, czy on... Ruch przeciwnika, bardzo dobrze. Tu tylko jedynkę i wskrzesza. A wskrzesza siódemkę, czyli 8. A ja bym musiał wrzucić i nie spasował, ok. Wrzucimy sobie trójeczkę. Dobra. O, jest, spasował, dobrze, czyli coś z piąteczki teraz, czyli tutaj. Nie, muszę mieć. O właśnie, jaki będzie remis? Jak remis będzie wyglądał? Ciekawe. Nie, nie chcę mi się ryzykować. Jedynkę i bierzemy coś. No, tak zrobimy. Tu i bierzemy szóstkę. Dziękuję. No. Pas. 5 na 4. Początek rundy, mój ruch. No to czwóreczkę wrzucamy. No już pojedziemy troszeczkę na czas. Zobaczymy. Co tu? To sobie podmienimy. Okej. Wyrzucaj się z kart.
kolego. O, dwójka. Nie za ciekawe. I ta czwóreczka. Nie, już nie macie tak za ciekawie tych kart. Piątka. I teraz kwestia. O, 24 ma. Dobra. Siódemka. Wyciągamy dychę. To już jest 26, ale jeszcze mamy tu i wrzucamy, podwajamy to 36. Dziękuję. Dobra, jest. I jakąś kartę jeszcze bym powinien. Poproszę. Elfi harcownik. Dobra. Dobra, Gelard. Czy my tu mamy jakiegoś karczmarza? No, jest to wyspa. Jest handlarz, jest fryzjer. Jeszcze by się przydał taki człowiek. O, właśnie, od kufla. Który pogada, naleje. Dzień dobry. Prawda wiem to, co po lodowym gigancie gadali. O. Widaj nieznajomy. Szukasz rozrywki? Czegoś chcesz się napić? A jakie tu macie rozrywki? No, piwo, miód, gorzałkę. A co ty byś chciał w karczmie robić? Łapki grać? Nie wiem, skąd przybywasz, ale musisz z daleka. Dobra. Opowiedz mi. Możesz mi opowiedzieć o waszym klanie? My z klanu Brokwar zdanie jesteśmy jako najlepsi pływacy. Zdawało mi się, że na Skellige wszyscy świetnie pływają. No to ci się tylko zdawało. Wszyscy pływają, pewnie, ale na drakarach, poubierani w ciężkie skóry i futra. Tyle mają z wodą wspólnego, że ją piją, jak się piwo skończy. A nasi chłopcy od maleńkości skaczą ze skał i nurkują jak foki. Ciekawe. Pokaż mi swoje towary. O, proszę, tu widzę karty. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To na razie sobie, no wystarczy tylko te karty. Okej, i zagramy sobie w karty, panie kolego, jeszcze. Dycha. Co powiesz na małą partyjkę gwinta? No co my tu mamy? Pożoga, okej. Tu trójka. Dobra, to tutaj podmienimy sobie tą trójkę. O, jest medyk. I tą trójkę. Dobrze. Dwóch medyków. To możemy szóstkę zapodać na dzień dobry. Dwie szóstki mogą wejść na dzień dobry. Siódemka. Boże, ona to nie działa, nie zadziała. Kurczę, jakie złote karty wrzuca. Niedobrze. Coś od niego jeszcze wyciągnąć? Żeby pożogę zapodać? To nie, teraz pożogi nie będę dał. Bo i tak stracę swoją kartę. Wywalił dość mocne karty. No dobra, to rzucamy jeszcze jedną mocną kartę. I to będzie na tyle. W tym rozdaniu. Pożogę. Dwie karty skasowo. No i dobrze, mu się wysypał z pożogiem. Ja nie będę już więcej jechał. Czy będę jechał? Nie będę już jechał. Wystarczy.
No, chodziło o to, żeby się z podłogi wysypał. O ty! Fajnie, że masz. Ale nie fajnie, że teraz zużyłeś. Ruch przeciwnika. Dobrze. No nic, no my to musimy teraz tak. Medyka. Wskrzeszamy kolegę. Dwie karty poproszę. O! Medyczka jeszcze jedna. Bardzo się cieszę. O, proszę. Jak tu się zaczęło sypać ze szpiegami. Super. Super. Jak ja się cieszę. O, jeszcze jeden medyk. Proszę. A czy medyk ten? Szpieg. Ile on szpiegu miał? Szok, normalnie szok. O, mamy jeszcze szpiega, proszę. Niech sobie pobiega. Ile on tu ma? 18 punktów, ja to muszę wygrać jeszcze tą rundę. Dobra, jeszcze rzucimy tego szpiega tutaj. Mamy pożogę. Co tu pochodziło? O, medyków. Sporo. O, 43. Dobra, bo tu widzę, się to narobiło nieźle. No to nic, z pożogi mu teraz zawodamy. To trochę się zredukuje. Tylko siódemka. Okej. Okay. Ach, wyskoczył z ósemką. On tu będzie ostro teraz pompował. No dobra, damy te dwójki. Zobaczymy, no chcę, żeby się zatrzymał. O właśnie. Żebyś się zatrzymał. Tutaj będzie kolejna dwójka. A to nam da 13. Pomnożymy to. Mamy coś jeszcze naprzód? Jeszcze naprzód mamy, dobra. To mamy jeszcze to naprzód. Z 17. To podwoimy. To jest 34. Jeszcze może medyka weźmiemy jednego. I co byśmy tam mogli dać? Naprzód nie ma nic. Szóstkę możemy wyciągnąć. To jest 42. Jeszcze mamy piątkę. Ostatnią. No i niestety trzeba tak zrobić. Dobra. Dziękuję. To jest mój ruch. No nic, to zaczynamy od Gerarda. 15. Mam nadzieję, że mój plan wypali tym razem. 6. Dobra, siódemkę damy. Trzeba będzie coś wyciągnąć. No to szpiega, no co zrobimy? Mamy szpiega, to dajemy szpiega. Jakieś dwie karty jeszcze wpłyną. O, ładne karty. Okej. Okay. Ten już trębacza używa. Ma cztery karty. No to tu damy jeszcze trójeczkę. Poszedł w górę. Dobrze. Teraz sobie zobaczymy, jakie karty ma. Jeszcze ma pożogę. I mróz. O nie. I mróz ma.
Niedobrze z tym razem. 34, ale se podciągnął. I teraz co wyciągnę, to mi może pożogą skasować. A potrzebuję, żeby były mocne karty. Piątkę mi skasuje zaraz. No, nie mam innego wyjścia, zobaczymy. Albo mróz, albo pożogę wyciągnę. Spasował. O! A coś ty się tak wycofał? A? Coś ty się tak wycofał, kolego? No nic, tylko wrzucimy tą koleżankę. Dziękuję. Tak zadziwiająco prosto poszło. Dobra. Co tu masz za tym kominem? Masz to coś ciekawego? Dobra, nic nie będę grzebał mu. Okej. Okay. Tu żeśmy pograli. Wygrali jakieś karty. A zaraz. Aha, już kupiliśmy od niego karty, to wszystko. Dobra. Zresztą teraz zejdziemy sobie na dół do handlarza. Zobaczymy, co on tam ma ciekawego. Czym on tu handluje? Rację mieli, jemiolarze. Tutaj. Wsia krew, nie wyglądasz na kogoś, kto lubi się targować. Pokaż towary. Pokaż, co tam masz i zobaczymy. Co tu masz ciekawego? No nic za bardzo. Masz 500, a ja mam coś do sprzedania, jakieś skóry. Może bym ci sprzedał, co? Bo tu trochę tego się już nazbierało, widzę, tych skór. Tu coś jest, stara niedźwiedzia skóra. A, bierz wszystko. Tu jest jakaś, to nie, tu skóra z jelenia, bierz wszystko. Tu jest 6 skóra kozia, a to dużo nie waży, na razie może zostać. Tu, o to, końska skóra, bierz chłopie. Dobra, już widzę, że nie masz kasy. Ale gwinta. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w gwinta. Dobra, dzisiaj taki odcinek gwintowy jest. O, 4, doszło, ładno. Widzę, serce Nilgardu idzie. Siła rośnie, raczej. Socjatel. Koleś gra socjatele, no. Dobra, to jest okej. Okay. Ci są okej. Okay. No chyba nic nie będę wymieniał. Dobra, ja bym to zostawił na razie. Zobaczymy, co ugramy z tymi kartami. Ruch przeciwnika. Dajesz, kolego. Masz jakiś tych szpiegów? Bo ja mam. I ci dam. Dobra, dwie karty. Okej, okay, mróz poszedł. Dobra. O, masz szpieg. O, ale nie mogę go wziąć. Aż ty. Dobra, to my. Mogę? Nie mogę. Nie lubię tego szpiega. Dobra, to my z mroza ci zaciągniemy. Okej, okay, co tam masz dalej? O, fajnie. To go wrzuci teraz, tak? Mamy coś, to jest medyczka. No nic, trzeba będzie Ciri tu zapodać. Żeby tu jakieś punkty były. Dobra. To wystarczy. Rzucaj mi teraz tego. Szpiega! Kurde, nie to miałeś rzucić. Szpiega miałeś rzucić. Dobra. To my pożogę rzucimy mu. Zniszczę mu tą
Będzie musiał jeszcze coś wysypać. Dobra, rzucamy pożogę. Ale se gra. Ale se igra normalnie. Igra sobie. Dobra, to my tu wrzucimy w takim razie to może. To i tak nic nie da. I tak coś rzuci mocnego. Nie wiem, wysypywacie z tego? Dobra, wysypijemy dziesiątkę jeszcze jedną. Niech kombinuje. O, właśnie o to chodziło. Bardzo się cieszę. Dobra. My sobie go podmienimy. I ci go oddamy. Okej. 26. Jest ciekawa runda, jeszcze takiej ciekawej, takiej rozgrywki jeszcze nie miałem. O, pięknie. Dobra, wrzucaj tam. Okej. 30-25. A już nie będziemy go gonić. Zaczniemy sobie od nowa. Niech sobie wygra tą rundę. Dobra. Teraz co my tu mamy? O! Wow! Ale se poszedł. Wać pan. Okej, dobra. To wysypuj się z kart. Okej. Okej. A, już spasował. Dobra. To co tu jeszcze mamy? Tu możemy zapodać trójkę i pomnożyć to. I mamy? Dobrze. I o to chodziło. Wygraliśmy. 4-4. Tylko, że on socjatle gra, może wskrzeszać teraz. Ja też mam dwie karty do wskrzeszania. I jest mój ruch, tak? Tylko, że jak będzie miał pożogę. Nie, dobrze. Dobra, zobaczymy jakie karty, no od tego zacznijmy. Wiedziałem, że ma pożogę. I 15. Kurczę. Czyli mróz, musimy stawiać na ten, na dalsze karty. No, 15 wrzuci, okej. No nic, to musimy w takim razie tu sobie wrzucić to. On teraz mróz wrzuci. No, wiedziałem. I muszę teraz coś niemocnego wyciągnąć. Bo i tak nic nie ma za bardzo do ugrania. Coś co... A, w sumie. To jaskra wyciągniemy. Dobra. Jaskra. Skąd jest szóstka? Aha, bo to miało jedną kartę ten. Więcej. Dobra, dobra. Czyli coś na 21. A, to i tak bez różnicy. Tu mamy 7. I tu mamy tylko na przodek wszystko. No to damy trójeczkę. I tu. No i co teraz? Spasował. Bardzo dobrze. Cieszę się. No i teraz spokojnie można dyszkę wrzucać. Pak. 31. Dziękuję. Kurczę. Co tam? Gryf. Może być ciekawie.
tutaj jakieś ciekawe informacje. Prośba od druidów. Krąg druidów prosi dzielnych mężów klanu Brokwar, by zaprzestali połowu tuńczyków aż do zakończenia tarła. Okej. Przestroga w gwiazdach. Wróż Hojrat ujrzał w gwiazdach przestrogę. Czekają nas ciężkie czasy. Każdy syn i córka klanu Brokwar musi dzień w dzień składać ofiary Freyi z prośbą o wstawiennictwo. Kto uchyli się tego obowiązku, zostanie pozbawiony, zostanie wybatorzony z rozkazu Jarla Urtyka. Uszkodzony wał. Wał, który chroni nas przed powodziami, został poważnie uszkodzony w trakcie ostatnich sztormów. Niechaj każdy, kto tylko jest zdolny do pracy, pomoże w naprawie. Wróg nie śpi. Straże ostrzegają przed szpiegami z Nilgardu i Królestw Nordlingów. Każdy, kto wyda się podejrzany, powinien zostać doprowadzony przez oblicze Jara. Ostrzegam chłopów, że jak jeszcze który zagwiżdże albo cmoknie na mój widok, to tak gębę przywalę, że będziesz szukał zębów po całym Skellige. Dobre. I zlecenie zniknięcia Nilsa do każdego, kto chce wiedzieć. Może. Nils naszej wioski zaginął. Któryś już dzień z kolei mija, a jego nie ma. Kto by więc wiedział, co się z nim dzieje? Niech jepem nie będzie, tylko przyjdzie do mnie, mi powie, choćby prawda najgorsza była, bo siostra moja Brit, co mu była obiecana, od zmysłu podchodzi i może łez wypukuje. Klnę się na Hemdala, że temu, co wieście nam przyniesie, nagrodę godną ofiaruję. O, to może być. No to zlecenie, zrobimy to zlecenie. No, musi być coś na miejscu. Jeszcze zanim pójdę tam. Już tu dodatkowe jeszcze jakieś zlecenie. No dobra. Najpierw. Zapytaj relika, gdzie jest cywil. Czy to samo jest? A ja chciałem tego zaginionego. Gdzie jest to? Zlecenie wiedźmińskie. Zaginion narzeczony, proszę. To chcę najpierw. A później tam będziemy pytać. Czyli na dół mam iść, dobra. I tego to sobie tam później zrobimy. A tu może być coś ciekawego. Tu? Widać, żeś nie tutejszy. Co cię przywiało na Spikerog? Podobno macie tu jakieś zlecenie dla Wiedźmina. A no, siostra wierciła mi dziurę w brzuchu i dla świętego spokoju wywiesiłem ogłoszenie. Po prawdzie nie spodziewałem się, że ktoś się zainteresuje. W czym rzecz? Narzeczony siostry zniknął. Ludzie gadają, że uciekł ze wsi. A ona ponoć widziała, jak go potwór uprowadził. Mam wrażenie, że nie wierzysz w wersję z potworem. Różnie się między nimi układało. Nils uganiał się za spódniczkami, a z Britą, no, trudno wytrzymać. No ale rodzina to rzecz święta. Zajmiesz się tą sprawą? Pewnie łatwo nie znajdę tego Nilsa. Nagroda jest zbyt mała. Jeśli sprowadzisz go do domu, to nie pożałuję pieniędzy. Wolałbym usłyszeć konkretną kwotę. Najpierw ja chcę usłyszeć, co się stało z Nilsem. Konkretnie. No to widać, inaczej rozwiązane jest. Dobra, zobaczymy. Zgoda. Okej, zajmę się tym. Zobaczę, co da się zrobić. Na początek chcę porozmawiać z twoją siostrą. Brit miała z Nilsem ulubione miejsce przy klifach, na północ od wsi. Od czasu, jak zaginął, ciągle tam przesiaduje. Dzięki, pójdę do niej. No, 100 kroków. To pędzimy do Dziełchy teraz. Ciekawe, co ona powie. Ciekawa historia. Czy uciekł od niej?
3. O, zaraz. Tu sobie coś możemy wzmocnić. Czy ja się? No. Czemu ja sobie wcześniej tego nie wzmocniłem? Ja wiem swoje. Karcz masz wody do wina do lewa. Jejku, znowu inny dźwięk był. Dobra. Kozy me. Gdzie to jest ta działucha? O, roślinki są. Gdzieś tutaj. Tak? Jest. Dobra. W takim razie był odcinek bardziej gwintowy, ale fajnie, bo przynajmniej trochę kart się zdobyło. Talia się powiększyła. Także dalszy odcinek tragedii Brit rozwiążemy w przyszłym odcinku. Teraz na razie już się powoli czas kończy. Zakończamy odcinek w tym miejscu. No i w takim ładnym, śnieżnym widoku. O. Dobra. Dzięki bardzo za uwagę. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco i zapraszam na następny odcinek.